Mam w ręku książkę wydaną przez wydawnictwo Znak, książkę Leszka Kołakowskiego, która nosi tytuł prawdopodobnie niepokojący dla różnych ludzi, mianowicie Jezus ośmieszony. Cóż to znaczy ośmieszony? Przez kogo ośmieszony? Znajduje się w niej esej napisany przez Leszka Kołakowskiego w języku francuskim Jésus ridicule. I można to tłumaczyć zarówno jako śmieszny, jak i ośmieszony. I tu może ta dwuznaczność. Ośmieszony, pewnym komentarzem jest obrazek, który wydawnictwo umieściło na samym, na początku, na tytule, na stronie tytułowej, gdzie Jezus jest otoczony zbirami, którzy prowadzą go na śmierć. Ośmieszony, nie tylko zabity, ale przedtem ośmieszony. Czy śmieszny? Właśnie tak, ośmieszony. Ale czy Jezus jest śmieszny? Ciekawy jest podtytuł. Esej, który jest apologetyczny i sceptyczny zarazem. A więc jest jakąś obroną Jezusa. I teza Kołakowskiego dość przewrotna jest taka, że tak naprawdę śmieszni to jesteśmy my, a nie Jezus. My, którzy, ci z nas, czy coś w każdym z nas, co jakby niepoważnie traktuje takie słowa, które na przykład zawarte są w kazaniu na górze, tych wszystkich wielkich wymaganiach, które Jezus stawia. Czy rzeczywiście Jezus jest śmieszny, a może my jesteśmy śmieszni? Leszek Kołakowski nie pisze tego jako teolog, nawet gdy mówi, że jest apologetą. Pisze jako filozof kultury, to znaczy jako myśliciel, dla którego centrum stanowi refleksja nad człowiekiem. Jest głęboko to przekonany o dwóch rzeczach. O tym, że coś bardzo fundamentalnego w naszej kulturze europejskiej się załamało i co z tego wynika, z tego faktu załamania? Człowiek jest pogubiony. W takim razie potrzebny jest jakiś wyraźny kierunek, który by pozwolił człowiekowi odkryć drogę, którą ma iść. I że ten kierunek, to ja to rozumiem, jest religijny. To znaczy prowadzi człowieka do jego wnętrza, do konieczności głębokiej refleksji, i z drugiej strony odkrycia, że Jezus jest przewodnikiem, który może pokazać światło nie tylko tym, którzy w sposób całkowity przyjmują chrześcijaństwo, a Jezusa jako Syna Bożego i Zmartwychwstałego, ale także jako tego, który na drogach tego tymczasowego jakby życia, ziemskiego życia, mogą prowadzić. A więc esej apologetyczny i sceptyczny. Sceptyczny dla apologetów i apologetyczny dla sceptyków. Warto czytać.